Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Nie Ma. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sprawie 23-letniej Tary Baker, która zginęła na dzień przed swoimi 24 urodzinami, 19 stycznia 2001 roku. Zapraszam. Tara Louise Baker urodziła się 20 stycznia 1977 roku w East Point w stanie Georgia. Dorastała w małym miasteczku Lovejoy razem z mamą Virginią, tatą Lindsay i rodzeństwem Meredith, Adamem i Kevinem. Tara ukończyła liceum Lovejoy w 1995 roku, a następnie uczęszczała do Georgia College, gdzie w 1998 ukończyła z wyróżnieniem dwa kierunki. Pierwszym z nich były nauki polityczne, a drugim był kierunek, który pozwalał jej zostać asystentem prawnika. Dodatkowo odbywała staż w mieście Forest Park u prawnika Jacka Hancocka. Tara pracowała tam przez rok, po czym w 1999 roku przeniosła się do Aten w stanie Georgia, aby rozpocząć studia prawnicze na University of Georgia. Zaledwie kilka tygodni po rozpoczęciu pierwszego semestru na uczelni, Tara została odnaleziona martwa w swoim spalonym mieszkaniu. Dziewczyna była ostatni raz widziana około godziny 19:30 18 stycznia 2001 roku przez koleżankę w bibliotece należącej do uniwersytetu. Ta sama koleżanka odebrała od Tary telefon o godzinie 21:46. Tara wciąż była wtedy w bibliotece, ale chciała sprawdzić, czy jej koleżanka bezpiecznie dotarła do domu. Wtedy też powiedziała swojej koleżance, że ona sama za jakieś 15 minut będzie się zbierać. Po tym telefonie nikt więcej już z Tarą nie rozmawiał. Około godziny 11:25 19 stycznia 2001 roku funkcjonariusz Scott Rice otrzymał zgłoszenie o pożarze. Mężczyzna udał się na 160 Found Drive do prywatnego domu, który Tara wynajmowała z dwoma współlokatorami. I już teraz Wam powiem, że tych dwóch osób nie było w domu, ponieważ wyjechały poza miasto. Po przybyciu na miejsce zdarzenia policjant zobaczył bardzo gęsty dym, który wydobywał się z parterowego domu. Dym był na tyle gęsty, że przez okna nie dało się nic zobaczyć. Natomiast z tyłu budynku można było dostrzec ogień, który wydobywał się przez dach. I w tym momencie policjant zadzwonił do dyspozytora i poprosił, aby ten wezwał na miejsce straż pożarną. Po przybyciu strażaków szybko się okazało, że drzwi wejściowe są zaryglowane. Wybicie ich zajęło dobrych kilka minut, a cenny czas po prostu uciekał. Po wejściu do środka strażacy zanotowali, że wszystkie cztery palniki w kuchence gazowej są odkręcone i odpalone na maksa, a drzwi do jednego z pokojów i przylegająca do niej łazienka są zamknięte. I to właśnie w tym zamkniętym pokoju strażacy odnaleźli Tarę. Kobieta leżała na podłodze, a materac, który znajdował się na łóżku oraz pościel były podpalone. Ze spisanego przez strażaków raportu można dowiedzieć się, że Tara została związana przed zapłonem oraz że doznała licznych obrażeń. Natomiast policja nie upubliczniła żadnych innych informacji. Przez całe lata ludzie nie mogli dowiedzieć się chociażby, co było przyczyną śmierci i czy policja miała jakiś podejrzany. Swego czasu detektyw Alan Brown, który dowodził Wydziałem Kryminalnym, powiedział, że nawet te tak z pozoru podstawowe szczegóły zostały utajnione ze względów strategicznych i dla dobra śledztwa. Brown nie chciał także powiedzieć, czy zidentyfikowano podejrzanych. Powiedział za to, że śledztwo skupiło się na niektórych osobach oraz że policja nie nazywa nikogo podejrzanym, dopóki nie będzie miała nakazu aresztowania tej osoby. Natomiast znalazła się osoba, która podobno była dobrze wtajemniczona w śledztwo i ta osoba powiedziała, że zakłada się, że Tara najprawdopodobniej znała swojego oprawcę i że morderca miał z nią silny związek emocjonalny. I podobno uważano tak, ponieważ po pierwsze nie było żadnych oznak włamania. Policja założyła więc, że Tara mordercę wpuściła dobrowolnie.
Po drugie, to samo źródło powiedziało, że Tara została zamordowana w brutalny sposób. Miała zostać pobita, dźgnięta oraz uduszona, a następnie jej dom podpalono. To miała być zbrodnia popełniona w afekcie. I tutaj chciałabym Wam dodać coś ciekawego. Bo to, co Wam teraz powiedziałam, to jest coś, co przekazała mediom jakaś anonimowa osoba. Natomiast policja nie wydała aktu zgonu Tary przez 10 lat. I tutaj znowu zasłaniając się dobrem śledztwa i mówiąc, że nie chcieli, aby jej przyczyna śmierci została podana do informacji publicznej, bo to miała być informacja, którą zna tylko sprawca. No i okej, tylko że to miało swoje konsekwencje. To wiązało się z tym, że przez 10 lat różni oszuści używali tożsamości Tary i brali na nią karty kredytowe, telefony i różnego rodzaju abonamenty. No i oczywiście ze skutkami tego nie musiała radzić sobie policja, tylko odkręcać musiała wszystko rodzina Tary, a niekiedy musiała też za to wszystko płacić. Koniec końców policja zaczęła upubliczniać pewne informacje i potwierdziło się to, że Tara została pobita, dźgnięta oraz uduszona. Wykorzystanie nie mogło zostać wykluczone ze względu na stan, w jakim znajdowało się jej ciało. Policja wierzyła, że z sypialni Tary zniknął jedynie jej laptop. Natomiast jeśli chodzi o podejrzanych, to przez te wszystkie lata dowiedzieliśmy się o 3, a także o jednym prawdopodobnym scenariuszu. Pierwszym podejrzanym był chłopak Tary. Został on jednak wykluczony z kręgu podejrzanych po wielogodzinnych przesłuchaniach, badaniu wariografem oraz po tym, jak jego alibi się potwierdziło. Policja co prawda przez długi czas sceptycznie podchodziła do wszystkich jego zeznań, ponieważ podczas pierwszych przesłuchań śledczy zauważyli na jego dłoni rany. Mężczyzna wyjaśnił jednak, że kiedy dowiedział się o śmierci swojej dziewczyny, to z żalu, złości i bezradności przebił dłonią ścianę. Po prostu w nią uderzył i w ten sposób się skaleczył. Policji udało się znaleźć świadka, który to zeznanie potwierdził, a także chłopak Tary zaprowadził ich pod tą ścianę i ją pokazał. I tutaj policjanci byli co do niego jeszcze sceptyczni, ponieważ różni znajomi Tary mówili o tym związku różne rzeczy. Jedna z jej przyjaciółek powiedziała, że Tara i jej chłopak planowali ślub i założenie rodziny, ale druga stwierdziła, że ich związek nie był znowu taki poważny i Tara nie zdecydowała jeszcze, czy ze swoim chłopakiem będzie na dłużej. Kolejnym podejrzanym był inny student prawa, który był w jednej grupie z Tarą. I ten mężczyzna miał znać układ domu Tary, ponieważ często się razem uczyli. I nie uczyli się we dwójkę, tylko po prostu w większej grupie. Mężczyzna miał być również zauroczony dziewczyną, ale ta nie odwzajemniała jego uczuć. Jej znajomi zeznali, że mimo że Tara tolerowała chłopaka, bo był w jej grupie, to uznawała, że jest on dziwny i przerażający. Jej ojciec przypomniał sobie rozmowę, którą odbył z córką przez telefon. Tara powiedziała mu wtedy, że jeden z chłopaków z jej grupy po prostu sprawia, że czuje się niekomfortowo. Dodatkowo jeden ze studentów zeznał, że kilka dni po morderstwie zauważył, że na książce tego mężczyzny znajduje się krew. Policja tego podejrzanego oczywiście przesłuchała, uzyskała również nakaz przeszukania jego mieszkania i tam szukali przede wszystkim śladów krwi, ale również i laptopa Tary. Nic jednak nigdy nie znaleziono i mężczyznę wykluczono z kręgu podejrzanych. No i tutaj przechodzimy do trzeciego potencjalnego podejrzanego. Około godziny 7 lub 8, 19 stycznia, 3 godziny przed zgłoszeniem pożaru, czarnoskóry mężczyzna został zauważony podczas, kiedy stał na drodze przy wjeździe do domu Tary. Ta obserwacja doprowadziła policjantów do przekonania, że być może zabójcą był lokalny przestępca, ale po miesiącach przeszukiwań i przesłuchań nic nie odkryto, więc i ten trop, i ten potencjalny podejrzany doprowadził policjantów donikąd. I wiem też, że śledczy brali pod uwagę fakt, że mordercą być może jest ktoś, z kim Tara kiedyś pracowała, ale na to też nie było żadnych dowodów. I tutaj wrócę jeszcze na chwilę do miejsca zbrodni. Bo oprócz tego, że ogólnie tych informacji nikt nie chciał upubliczniać,
To jeszcze dodatkowo jest ich zwyczajnie mało, a na dodatek miejsce zostało skażone. 12 strażaków pracowało nad ugaszeniem pożaru. I oni oczywiście musieli tam być, ale kiedy przyjechali na miejsce zdarzenia, to przecież nie mieli pojęcia, że będzie to sprawa o morderstwo. I z tego, co się dowiedziałam i z tego, co mi się udało wyczytać przede wszystkim, to dom był zalany wodą z węży strażackich, a całe wnętrze było pokryte sadzą. To skutecznie uniemożliwiło pobranie jakichkolwiek odcisków. Dodatkowo, podobno po tym jak strażacy zauważyli te włączone palniki kuchenne, to je zwyczajnie wyłączyli. No i włączyli je z powrotem dopiero po tym, jak dowiedzieli się, że jest to miejsce zbrodni. Policjantom na miejscu zdarzenia udało się znaleźć jedynie włosy. I pierwotnie uważano, że być może będzie to jakikolwiek dowód w sprawie, ale analiza wykazała, że włosy te należały do Tary. Za informacje, które mogą pomóc w rozwiązaniu sprawy, do dzisiaj oferuje się nagrodę w wysokości 30 tysięcy dolarów. Jednak od kiedy ta sprawa się wydarzyła, minęło już 20 lat i sprawa dalej pozostaje nierozwiązana. Osoba, która zabiła Tarę, nigdy do tego się nie przyznała, a policja otwarcie mówi, że na razie nie mają żadnego realnego podejrzanego. Co prawda w 2017 roku śledczy powiedzieli, że mają potencjalnie nowego podejrzanego, który pojawił się na ich radarze już w 2010 roku, ale do teraz nikogo nie aresztowano. Ojciec Tary, który zmarł w 2018 roku, powiedział kiedyś, że Tara chciała zostać sędzią, ponieważ nienawidziła niesprawiedliwości. Jedyna rzecz, którą kochała najbardziej, sprawiedliwość, została zabrana jej samej, powiedział. I to z tą myślą chciałabym Was zostawić. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam do zasubskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.